witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj króciutko, mianowicie komputer dla klienta. Za chwilkę zaprezentuję Wam części, a później pokażę oczywiście, jak już komputer jest złożony. Zanim to zrobię, przypominacie sobie pewnie, jak na moim kanale naprawiałem komputer, wymiana była tam dysku twardego, instalacja Windowsa, komputer Fujitsu Siemens. Był to komputer chłopaka, który miał autyzm. Matka mu kupiła ten komputer za 750 funtów i tak naprawdę troszkę ich zrobili w butelkę, bo tam był procesor drugiej generacji Intel i3, 4 GB pamięci. Nie było nawet dedykowanej karty graficznej, tylko Integra właśnie w procesorze. Także troszkę ktoś ich oszukał, że tak powiem. I dzisiaj właśnie na niego ten komputer będzie złożony. Ten komputer, dla Waszej informacji, który zobaczycie dzisiaj, będzie kosztował około 550 funtów. Z tym, że wykorzystuje dysk twardy, który właśnie tam wymieniałem niedawno, i Windows 7 Professional, który był zainstalowany, żeby obniżyć koszty. Będzie to komputer razem z monitorem, jak widać, także od razu Wam powiem, jaki to jest monitor. To jest AOK E2460S, czyli Full HD 24 cale. Płyta główna H81M plus Asusa. Karta graficzna, widzieliście rozpakowanie jej na moim kanale, jest to Gaming MSI GTX 750 Titanium. Zasilacz Silverstone 502W Strider Essential. Procesor i piąteczka, jedna z prostszych, 4440. 8 GB RAMu Gale'a i nagrywarka DVD. Tutaj klient sobie tę nagrywarkę zażyczył. A wszystko będzie złożone w obudowie Silentium PC M30. Także pozwólcie, że ja zabiorę się teraz za składanie tego komputera i pokażę Wam, jak już wygląda całość. Komputer złożony, nie mówiłem Wam tego, ale jest to prezent właśnie pod choinkę, na gwiazdkę dla tego chłopaka, od jego matki oczywiście, nie ode mnie. Także z pewnością chłopak się ucieszy i będzie w końcu mógł pograć w inne gry jak Pasjans czy też Minecraft. Miejmy nadzieję, że będzie z tego komputera zadowolony. Oczywiście ja za chwilkę postawię system, sprawdzę, czy wszystko działa jak należy. Jeżeli czas mi pozwoli, postaram się zrobić teścik w jednej, dwóch grach, kilku może benchmarkach, jak sprawdza się ta karta w połączeniu z tą i5 4440. Jak wiadomo, jest to jedna ze słabszych i5. Sami pewnie ciekawi jesteście. Tak prezentuje się całość. Sorry za moje paluchy na bocznym panelu, ale chyba nie o to chodzi. Także w środku jest czysto. Przewiew nie będzie powietrza zakłócony. Wszystko jest tak, jak być powinno. A mówię, teraz postawię system i zobaczę, jak to wszystko chodzi. System jest sterowniki postawione, także wszystko działa tak, jak trzeba. Pograłem sobie również Battlefield 4 na multiplayer, mapka 32 graczy. Powiem szczerze, że komputer daje radę bez problemu na ustawieniach wysokich, średnią klatek delikatnie powyżej 60, także idealnie. Za chwilkę puszczę Wam jeszcze benchmarka Valley, żebyście zobaczyli, jak monitor świeci, jakie są kolorki, naprawdę bardzo przyzwoite. Tym bardziej cena była około 100 funtów, także naprawdę niewiele. Sam wygląd, oczywiście kwestia gustu, ale co mi się podoba, to jest takie właśnie ala szczotkowane aluminium, ten plastik taki stylizowany. Mnie akurat coś takiego się podoba i mnie coś takiego kręci. Zanim włączę Wam tego benchmarka, jeszcze powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli chcielibyście, żebym złożył dla Was komputer, nie ma problemu, piszcie czy na forum, czy też na YouTubie, w prywatnych wiadomościach. Z wysyłką do Polski problemów nie będzie, a zwłaszcza zachęcam osoby z UK-a. Tutaj jeszcze bardziej, łatwiej to będzie można zorganizować, także zapraszam, zachęcam. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam, pozdrawiam, hej!